Witam, dzisiaj mam do przedstawienia swojego dużego męskiego Schaffhausena International Watch Company Swiss 17 Jewels. Tak jak widzimy, jest to rzadki mechanizm, bo jest to nie tyle, że rzadki, jest to szlagierowy kaliber 89, z tym, że jest na trzech pozycjach, dlatego on jest, można powiedzieć, rzadszy. Jest to koperta, jest wykonana ze stali szlachetnej. Dopiero jak widzimy, jest po gruntownym serwisie. Jestem właśnie w trakcie odbioru z profesjonalnego zakładu serwisu szwajcarskich zegarków na zapleczu. Pozwoliłem sobie właśnie teraz nagrać krótki tutaj film dla siebie, jak i dla Was, jak wygląda od wewnątrz, od mechanizmu, od werku. Tu balans leci, to wszystko musi, że tak powiem, być precyzyjnie wykonane. A dlaczego? Za chwilkę, za moment się dowiemy. Jest tu już dekielek, jak widzimy, probus IWCS Kafuzja, czyli w skrócie mówiąc, duma z jakości wykonania tych zegarków. A dlaczego? No chyba każdy, już nie muszę tak tłumaczyć każdemu historii Schaffhausena, który tą manufakturę była założona bodajże w 1868 roku przez Mausera i Jonesa od 1885. Prowadzą księgi, kroniki, o każdym zegarek jest opisany przez nich, ręcznie wykonany. No i dlatego te zegarki, chcąc nie chcąc, są drogie, bo tak było, jest i będzie. Współcześnie w salonach prestiżowych, których mają autoryzację przez markę Schaffhausen, te zegarki chodzą, nie schodzą poniżej 20 tysięcy. Tak więc coś to, o czymś to świadczy. Tak i kiedyś, tak i dzisiaj te zegarki nie są tanie. To nie są dla byle kogo, że tak powiem, taki zegarek jest wykonany. Rubiny obsadzone w złotych szatonach, naciąg manualny, nie ma prawa ani później, ani śpieszyć, dlatego też o te zegarki dbam bardziej, nieżeli kto inny, ponieważ tych zegarków troszeczkę posiadam, tak więc troszeczkę też ich na nie wydaję pieniędzy. Bo każdy zegarek mój musi być dopieszczony. Ale z grubsza mamy tu kaliber 89, numery seryjne. Postaram się tu odczytać. O, pod danym kątem. Ciężko uchwycić, ale postaramy się. Tak widzimy, że ładnie jest opisany werk, naprawdę coś pięknego, co jedynie, co mogę jeszcze powiedzieć o nim. Jest punktualny, trzyma czas, no ale jak to Schaffhausen, no tu się płaci za jakość wykonania, probuska fuzja się kłania, że tak powiem. Jest nowa uszczelka założona, koperta była poddawana cała, jest wypolerowana, tak więc żeby aby ładnie wyglądała. Dużo po prostu nie odbiega od współczesnych zegarków. Podobny, bardzo podobny, zbliżony zegarek w aparcie bodajże kosztuje powyżej ponad 20 tysięcy złotych. Tak więc jest to ogromna, diametralna różnica. Jeszcze raz, bo to jest coś naprawdę pięknego. Ktoś, kto naprawdę się na zegarkach zna, to doceni tą precyzję zegarmistrzowską. Bo jest to naprawdę, naprawdę jest to coś pięknego. Każdy element, każdy komponent musiał być ręcznie wykonany. Godziny, setki godzin pracy ktoś musiał poświęcić, aby to wszystko skonstruować. I precyzyjnie wszystko chodziło. Obrócę sobie ten zegarek. O, tak, aby teraz wszystkim pokazać numer, jego numery, które się znajdują nieopodal balansu, regulatoru chodu. Tak. Tak więc tak wszystko mamy tu w oryginale, nawet i koronkę, chociaż już ta koronka też jest. Ja lubię zegarki w oryginale, tak więc ja dbam o to. O, mamy tu rybkę naszą IWC.
I to byłoby na tyle, no. Taka to filozofia tej marki, która od 1868 roku podbiła, można powiedzieć, cały świat. International Watch Company. To mówi samo za siebie.